Na podstawie listy obecności stwierdzam, że posiedzenie Rady jest prawomocne w obecności Rady Gminy stanowiącej kworum do podejmowania uchwał. Otwieram 39. sesję Rady Dzielnicy VI Bonowice. Witam serdecznie przybyłych gości, panią Katarzynę Mitolsztedt, która nam, co dzień nam towarzyszy podczas sesji. A przedstawiam projekt porządku obrad. Punkt pierwszy, ustalenie porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu sesji 38. Punkt trzeci, przyjęcie rocznego planu pracy Komisji Informacji i Promocji Rady Dzielnicy VI Bronowice, druk nr 320. Punkt czwarty, zmiana na liście zadań priorytetowych na rok 2014, druk nr 321. Punkt piąty, oświadczenia i komunikaty. Do chwili obecnej wpłynęło do mnie 10 wniosków o wprowadzenie uchwał do porządku obrad dzisiejszej sesji z odstąpieniem od wymagalnego 10-dniowego terminu złożenia projektu uchwał na ręce przewodniczącego rady. Czy są inne propozycje do porządku obrad? Ponieważ nie widzę, w takim razie przystąpimy do głosowania projektów uchwał. I tak, pierwszy wniosek o włączenie do porządku obrad 39. sesji jest w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Kultury i Sztuki Rady Dzielnicy VI Bronowice, druk nr 322. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, proszę podnieść rękę do góry, a pan Łukasz Wyrowiec przeliczy głosy. 14 osób. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 4 osoby. 4 osoby. Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 5 porządku obrad. Kolejny wniosek dotyczy uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Dzielnicy VI Bronowice, druk nr 323. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, do pana Łukasza przeciwko. Panie Łukaszu, proszę. 14. 14, dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 4 osoby. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 6 porządku obrad. Proszę, do nas jedna osoba, także będzie nas teraz 19 osób. Kolejny wniosek, trzeci, jest w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VI Bronowice, druk nr 324. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę do góry, a pan Łukasz przeliczy głosy. 14 osób. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 5 osób. 5 osób. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 7. Przechodzimy do kolejnego wniosku, czwartego. Wniosek w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VI Bronowice, druk nr 325. Przystępujemy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem wniosku, proszę o podniesienie ręki do góry, a pan radny przewodniczy głosy. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 5 osób. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam, że wniosek został przyjęty i wniosek ten będzie rozpatrywany w punkcie 8 porządku obrad. Piąty wniosek.
jest w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady 906 Jednolicy, druk nr 326. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku? Proszę o podniesienie ręki do góry. A pan Łukasz przeliczy głosy. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. 5 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 9. Kolejny wniosek w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady 906 Jednolicy, druk nr 327. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, proszę o podniesienie ręki do góry. A pan Łukasz przeliczy głosy. 14. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? 5 osób. 5 osób. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 10. Kolejny wniosek, 7. jest w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady 906 Jednolicy, druk nr 328. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, proszę o podniesienie ręki do góry. Pan Łukasz przeliczy głosy. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał z głosu? 5 osób. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 11. Kolejny wniosek, 8. jest w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy 6 Jednolicy, druk nr 329. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych za przyjęciem wniosku? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Pana Łukasza o przeliczenie głosów. 14 osób. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosowania? 5 osób. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 12. Kolejny wniosek jest w sprawie rozdysponowania środków zabezpieczonych w budżecie miasta na rok 2014 w ramach rezerwy celowej pod nazwą dofinansowanie dla dzielnic uczestniczących w budżecie partycypacyjnym w 2013 roku, druk nr 330. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, proszę o podniesienie ręki do góry. Pan Łukasz przeliczy. 330, tak? Bardzo szybko. To proszę, przytrzymać się dłużej, bo pan też ma problem. Jest osoba, nie nad czym głosujemy? Tak, chyba finansowanie budżetu państwa. Okay. 15. 15, dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał? 4 osoby. 4 osoby. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 13 porządku obrad. I ostatni wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad dzisiejszej sesji jest w sprawie zmiany na liście zadań priorytetowych na rok 2014, druk nr 331. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów jest za przyjęciem wniosku, proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Łukasza przejrzenie głosu. Mogę prosić jeszcze dobrze? Tak. 13 osób? 13, tak, dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? 6 osób. Jedna osoba nie brała udziału. Nie, to dobrze. Dobrze. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 14. W porządku obrad. Punktem 15 w porządku obrad będą oświadczenia i komunikaty. Czy są jeszcze inne propozycje zmian do porządku obrad? Ponieważ nie ma więcej wniosków do porządku obrad, stwierdzam, że po uwzględnieniu poprawek porządek obrad